Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. To będzie pogodował bardzo spokojny dzień, choć nie bez chmur, ale na razie są regiony, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, gdzie słońce sobie doskonale radzi z chmurami. Jednak uważajmy na mgły, dość gęste są na Mazurach, w województwach łódzkim, lubelskim, małopolskim i w sudeckich kotlinach. Miejscami ograniczają widzialność nawet do 100 metrów. Przed południem dużo słońca, niewielkie opady deszczu na krańcach północno-wschodnich. Trochę będzie się chmurzyć przy zachodniej granicy, to jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10. W drugiej części dnia trochę cieplej niż wczoraj, bez burz. Po południu może trochę popada miejscami na wybrzeżu, na Pomorzu czy na krańcach północno-wschodnich i ociepli się do 22 stopni. Ważna wiadomość dla górskich piechurów. Burze mogą wrócić w góry dopiero w niedzielę, a dużo gwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się w połowie albo pod koniec przyszłego tygodnia, ale do tych prognoz wrócimy. Dobrego dnia.